Hej, z tej strony Dragon i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cyberpunka. Teraz kończymy już powoli fabułę główną, więc nie przedłużając, lecimy. Dosłownie lecimy. Oho, kieliszki. Co to był za... Trochę za wcześnie naszał pana. Ale jeśli to pomoże ci się uspokoić. Komuś jeszcze trzęsą się ręce? Nie trzeba. Z dłońmi wszystko w porządku. A zresztą? Nie wyglądasz najlepiej. Zresztą też wszystko gra. Kłamie. Odpłynął mi w samochodzie. Byłem zmęczony. Nic dziwnego. To twój ośrodkowy układ nerwowy jest w strzępach. Jedyne, co mnie zastanawia, to fakt, że jeszcze potrafisz chodzić. Musimy się śpieszyć. Kiedy tylko rozliczę się z Yorinobu, zajmiemy się tobą. Jakie tutaj fiksy się dzieją, jakie bugi. Już widzę tego hotfixa, poprawiono piersi, jak ona się nazywa, Hanako. Poprawiono piersi Hanako, już tak nie bansują podczas lotu. Okej, okay, let's go. Ale powoli lecimy. Czyżby na Arasaka Tower? Tak jest. Logo Arasaki. Masz wszystko przygotowane? Oczywiście. Wytrzyma? Powinien. Wytrzymam. Tędy. Początek końca. Siostra i brat. Kolejne zadania bardzo szybko minęły. To chyba ostatni moment. Na co? Żebyś mi przedstawiła swój plan. Co, jeśli nie ma żadnego? Nie pogrywaj ze mną, Hanako. Plan? Wtedy podczas parady mieliście jeden plan z Takamurą. Chwilę później nic z niego nie zostało. A jednak jesteśmy tu teraz. Wiesz czemu? Bo czasem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. To właśnie wtedy zrobiłam. Dzięki tobie. Masz bardzo szczere spojrzenie. Tak chcesz przekonać zarząd Arasaki? Mam na nich patrzeć? Z bronią w gotowości. I jeśli mój urok osobisty nie zadziała, sięgamy po ostrzejsze argumenty. Rozumiem. Dopiero zrozumiesz, jak oni wszyscy. Dokąd my właściwie idziemy?
To jest jeden z najpilniej strzeżonych sekretów całej Arasaki. Chwila. Czy to... Gabinet ojca. Wierna replika jego tokijskiego biura. Kazał je odwzorować we wszystkich placówkach Arasaki. Każdy przedmiot, każdy szczegół, żeby mógł z nich korzystać z zamkniętymi oczyma. Właśnie tak jest. Przezorny, drobiazgowy. Był. Że co, proszę? Chciałaś powiedzieć był. Symbole są trwalsze, niż ci się wydaje. A zatem? Pytanie, czy liderzy frakcji są jeszcze wierni wartościom Arasaki? I czy będą mieli odwagę przyznać się do błędu? Myślisz, że jest na to szansa? Większa, niż może się wydawać. Chodź. A zatem? Jedziemy w dół? Mówiłam ci, że punkt dostępu do Mikoshi znajduje się pod Arasaka Tower. Zanim przerwiemy spotkanie zarządu, musimy zrobić coś jeszcze. Co? Czemu wciąż mam to cholerne wrażenie, że nie powiedziałaś mi całej prawdy? Ponieważ nie powiedziałam ci całej prawdy. Jestem ostrożna. Myślałem, że sobie ufamy. Teraz sobie ufamy. I dlatego tu jesteś. Ale wcześniej, zaraz po tym, jak mnie porwaliście, musiałam się z nim skonsultować. Z kim? Z moim ojcem. Co tu się dzieje? Czyli ojciec jest tak jak Alt wprowadzony do systemu? Tworzył repliki nie tylko swojego biura. Co? Czyli jest w systemie, tak? Sabura jest w systemie. No ładnie. Oto-sama. Konohito yo. Omae wa uwagasha kara nusumi o hataroita. Bez jaj. Sara ni wa musume no yukai ni katan shi. Kondo wa musuko o homuri saro to shite iru. Arasaka ni zaibun to urami ga aru yo da na. Mogłaś mnie uprzedzić. Nie mogłam. Dlaczego? Watashi ga kōgai o kinjita kara da. Vi, okazujesz mu brak szacunku. Co ja tu robię? Omae o mizukara no me de mite mitakatta. Dlaczego? Goku arifureta ningen ga toki ni juyō na yakuwari o ninau. Unmei no itazura to demo iu beki ka. Sei to shi, sono hazama ni garasu ga aru. Watashi tachi no shimei wa sono kyōkai o kagiri naku usuku suru koto da. Omae wa sono prosesu no ichibu to natta. Kansha shinakute wa na. Robię to tylko dla siebie. Nie wybieram się za tę szybę. Daitan sato gomansa no kyōkai mo mata usui mono da. Sate. Czas o muda ni suru no wa yōsō. Junbi wa ii zo, Hanako. Hajimero. Oto-sama. Coś tu się to dzieje. To wszystko. Możemy iść. Chcę rozmawiać z Jackiem Wellsem. Zróbmy to, zobaczymy. Z kim?
Arasaka zabrała jego ciało. Takemura mówił, że potraficie przesłuchiwać nawet zmarłych. Teraz chyba rozumiem, w jaki sposób. Obawiam się, że to zupełnie dwie różne rzeczy. Ale zobaczmy. Jackie Wells. Mano, o, jest no on. Wreszcie. Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. To naprawdę ty? Wow, ale Bugi. No, nieźle jest być synem cesarza. Pamiętasz, co się stało? Pracujemy dla Texa, Mano. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kilogramów fixera. Słabo? To nie jest on. Dość. Widzimy się w Afterlife. Dostałeś to. Dobrze. Ostrzegałam, że to coś zupełnie. Coś. A teraz idziemy. Wow, no to grubo się porobiło, naprawdę. Przenieśli swojego ojca do systemu. Jak? Kurwa, Johnny. Lub nawet on sam wcześniej pracował nad tym. I jeszcze teraz powoli umieramy. Niedobrze, niedobrze. Jeszcze tylko trochę, Vi. Dasz radę? Mam jakiś kurwa wybór. Nie. Spokojnie. Będę spokojny, jak to się skończy. Uhu, liście, liście. Liście w windzie. Ostatnio była niekończąca się muzyka rockowa. Teraz liście w windzie. Super. Nie wiem, na ile są wierni mnie, a na ile moim pieniądzom. W twoim przypadku chyba na jedno wychodzi. Zawsze szczery do bólu. Podobno po to tu jestem. Gdzie idziemy? Zresztą, mniejszą motywację. Grunt, żeby strzelali we właściwą stronę. Tylko w ostateczności. Czyli kiedy nasze argumenty nie przekonają zarządu. Jeśli nie kiedy. I co wtedy? Mam ich zneutralizować? Po prostu trzymaj broń w gotowości. I nie odzywaj się, dopóki nie dam ci znaku. Bez względu na to, co się stanie, musisz mi ufać. No ja coś czuję, że tutaj może być niezła strzelanina. To tylko jedna wyspa. 12 tysięcy ludzi. Można ich jakoś relokować. No chodź, chodź. Jest dużo wysp. Zapiszmy sobie tutaj gdzieś, słuchajcie, bo to już jest... gruba sprawa. Jakie światła. Spóźniłam się. Przepraszam. Hanako, co tutaj robisz? Mój brat. Gdzie on jest? Powiedział, żebyśmy rozpoczęli bez niego. Zatem musimy zacząć bez niego. Zaczniemy co? Omówimy kwestię usunięcia go ze stanowiska CEO Arasaki. Chyba się przesłyszałem. Co? Co ty robisz? Nie możesz tu... Wyjaśnij, co to ma znaczyć. To twoje miejsce, Vi. Nie pozwolę się tak traktować. Słyszałeś? Wypierdalaj. Członka zarządu ciu wywaliła i elegancko. To jakiś skandal. Dziękuję. Yorinobu zamordował mego ojca i wykorzystał jego śmierć do swojej wojennej retoryki. A wy o tym wiedzieliście. Wszyscy.
Interesujące. Bzdura. Licz się ze słowa. No właśnie. Słowa, słowa. Masz coś więcej prócz nich? Mam. Naocznego świadka. To wszystko prawda. Widziałem to na własne oczy. Widziałeś co? Widziałem, jak Yorinobu udusił Saburo Arasakę. Coraz bardziej interesujące. To poważne oskarżenia. Nawet bardzo, ale tylko oskarżenia. Jeżeli nasze słowa nie wystarczą, może przekona was mój ojciec. Ach tak. Oho, hologram, czyżby? Arasaka-sama. Akagu no you ni mamma to damasareta ga. Hiyorimi shugi ni hashitta ga. Izure ni seyo, kare ni mo yakuin de aru mono tachi ga nanto nasakenai. To? To niby ma nas przekonać? To jakaś tania sztuczka. Mahetto. Omae ga militekuto no senben sensu o yuryo shite ita toki. Watashi wa kou itta hazu da. Omae ni wa 3 no mono ga kakete iru. Jishin, jisei. Jesteś człowiekiem trzech deficytów. Ale go podsumował. Are kara nani mo kawatte inai yo da. No ładnie. To naprawdę on. Saburo domo, co mamy robić? Hanako no shiji ni shitawai. Hanako no hasuru kotoba wa subete watashi no kotoba dozen da. Obiekcje? Co się dzieje? Ktoś ma obiekcję. Kto aktywował blokadę? To ty? To twój pomysł, Hanako? Zamknąć nas tutaj, żebyśmy się pozagryzali jak szczury w klatce? Słyszycie? Sprowadziłaś tu więcej śmieci z ulicy? Zadałem ci pytanie! Co tutaj? No ładnie, mówiłem, że będzie jakaś bitwa. Ognia! Ognia! Neutralizować. Nie sądziłam, że posunie się tak daleko. Zbiorę ludzi i odzyskam kontrolę nad Arasaka Tower. Ręce do góry i wyłaź! Ty znajdziesz mojego brata. Tą windą dostaniesz się do górnego atrium, a stamtąd na piętro Yorinobu. Chcę go żywego. Żywego? Po tym wszystkim? To wciąż mój brat. Jeśli spadnie mu włos z głowy, nasza umowa będzie nieważna. Ej, hajime nasai. Tatemono zentai yo. No ładnie. Zrobimy mu restart optyki, słuchajcie, i przemkniemy obok niego. Co by na to? Dawaj, dawaj do tej windy. No już. Lecimy. Patrzcie, mam mało amunicji, musimy sobie troszkę... Aha, nie mogę teraz wytwarzać, no super. Może być kiepsko. Tyle powiem.
końcu korytarza znajduje się atrium oraz szyb wind. Tylko ostrożnie. Otrzymuję komunikaty o walkach na tym poziomie. Ty kretynie! Jest problem. Zablokowali wszystkie windy. Moi ludzie zaraz odbiją pomieszczenie kontrolne. Środkowa winda na trzecim poziomie. Szybko! Apakter! Nie! Nie wiecie, co robi! Bardzo dobrze. Kolejne schody znajdują się po przeciwległej stronie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy. Blokada ściągnięta. Uważaj. Ludzie Jorinobu zabezpieczyli pozycję. Dołączę do ciebie, kiedy opanujemy sytuację. No zamykaj tą windę, kobieto. 2067. Ochroniarz Arasaki osłania japońskiego cesarza przed kulą zamachowca. 2071. Korporacyjne oddziały zapobiegają zamieszkom San Francisco, ratując miasto przed ruiną. Ale ominęliśmy strażników, co? Sporo tych strażników ominęliśmy. Dochodzenie Arasaki kończy się egzekucją. Trochę pokrętny sposób, ale udało się. O ja cię! Więcej wam nie było. Przecież tu jest już aż czerwono na tym ekranie. Kartej! A najgorsze w tym wszystkim jest brak naboi. Zajęliśmy się ochroną. Przed tobą duże pomieszczenie. Obstawiają je najlepsi ludzie mojego brata. O, możemy wytworzyć. Dobrze, że możemy wytworzyć. Słuchajcie. Bo bez amunicji to cienko to widzę. Jak możemy sobie amunicję wytworzyć? To jest elegancko. A moi ile teraz mamy się drzwiami. Możesz iść dalej. Okej. To nie mogło być takie proste. O kurwa! O kurwa, smasher jeszcze, no pięknie. Smasher na to, tak jest. Tego się obawiałem. To chociaż amunicji mam troszkę. Poddaj się ten Adam Smasher. Kurde. Czy ja mogę sobie zapisać w tym momencie stan gry? Nie bardzo. Nie teraz. Dlaczego on tak strzela mocno? Chodź tu! Dobra, troszkę jest oporny, prawie jak oba. Ale dawamy radę, tak mi się wydaje. Że chyba mi damy radę. O nie. Smasher, ty weź tak nie biegaj. Musimy cię pokonać choćby ze względu na Silverhanda. Co, będziemy się tak z nim bawić? Why not? Ja tam nie mam nic przeciwko. Powoli mu to życie schodzi, powiem wam.
Kasowanie pamięci. Co to daje? Zaatakowanie cel wyjdzie z stanu walki. Atak wirusowy. Atak wirusowy zrobił na mnie, co? Chłop ma dopiero. Możemy go potraktować też inną bronią. Oj, jest za nami. Gatyn. Spróbujmy może tym. Chyba szybciej. Wiecie? Chyba szybciej to spada, jak atakujemy go z tej broni. Ojej, jeszcze nie trenerzy, god damn, naprawdę? O nie! Ciekawe, czy dam radę. Ze smasherem. No i zostaliśmy pokonani, słuchajcie. Zostaliśmy pokonani. I co, od początku cała zabawa. Zaraz to stanie, że chyba na to wygląda. God damn, ile ja mam w ogóle punktów do rozdania. Patrzcie na to. Refleks. Karabiny. ...10% więcej obrażeń z karabinu. Krytyczne obrażenia podczas strzelania z karabiny. To jest dosyć spoko opcja. Możemy sobie tutaj, słuchajcie, pójść w ten refleks. Troszkę go rozwinąć. Troszkę go tutaj rozwiniemy faktycznie. Okej, okay. Zróbmy coś takiego. Nie da rady zepsuć gry teraz. No to słuchajcie, mamy też karabin snajperski typu smart. Spróbujemy sobie wytworzyć taki karabin jeden i zamontować go zamiast... Teraz pytanie, zamiast czego? Zamiast tego dajmy. Jakieś modyfikatory. Patrzcie, ile modyfikatorów możemy użyć.
zwiększa obrażenia krytyczne. Nie, teraz kliknijmy tutaj. I proszę bardzo, mamy elegancką snajperkę. Tak jest. Spróbujemy za jej pomocą może smashera rozwalić. Lecimy. Jeszcze raz. Okej. To nie mogło być takie proste. O kurwa. Adam Smasher. Tego się obawiałem. Okej, jest i on. Fuck. Oj, 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 dostaliśmy i to tak mocno. Ale on też dostał za 5 punktów. U niego to jest dosyć dużo. Tak, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta snajperka jest wolna i zanim on to przeładuje, jeszcze jest tylko jeden strzał w magazynku, widzicie to? Jeden strzał w magazynku i to przeładowanie jest strasznie długie. Ojojojojojoj! Mamy jeden strzał. Próbujmy. No nie, spudłowałem. I krytyczny od razu, zobaczcie. Czyli zadajemy mu tak po 5, po 3%. Jeszcze chwila, ja jestem trupem. No przeładowuj to. Tak jest. To nie zmienia faktu, słuchajcie, że strasznie powoli tutaj przeładowuje. Obrażenia krytyczne na 30 tysięcy to jest na plus na pewno. Adam Smasher już ma 46%. Teraz ten typer tutaj. Fajnie by było dokładnie, jakby na strzała wszedł. Lecimy z nim, nie? Spróbujemy przynajmniej. Jakiś działko też do mnie strzela, widzę. Spróbujmy mu wgrać może wirusa lub optykę. Restart optyki, atak wirusowy, słuchajcie, to chyba będzie najlepsze dla niego. Znaczy dla nas, żebyśmy go pokonali. Gadzie. No właśnie. Patrząc po obrażeniach, jakie zadaje mu, no to koleś musi mieć chyba ze 100 tysięcy rzucę. Jeszcze troszkę i go mamy. Kto wymyślił snajperkę, gdzie jeden nabój jest?
To mnie najbardziej ciekawi. Okej, okay, Adam Smasher. Teraz ta walka jest bardzo statyczna. No ale spróbujmy. Zapomniałeś jak to znać. No i ostatni nabój, słuchajcie, uwaga i... Adam Smasher. Mamy go. Przechodzi do historii. Czyli jednak wytworzenie snajperki się opłaciło. I co ty na to, Johnny? Zezłomowałem skurwysyna. I to... W powietrzu. A ty, Smasher? Co prawda w powietrzu, ale... Skonfrontuj się z Yorinobu. Jestem. Ja tylko nie umieraj teraz, Vi. Yorinobu nie może spaść. Come on. Pamiętam. Chcesz mu sama dać klapsa. Gwałtownych uciech i koniec gwałtowny. Ty? Gdzie moja siostra? Za chwilę tu będzie. Do tego czasu mam cię pilnować. Więc niczego nie próbuj. Czego miałbym próbować? Wykorzystałem już wszystkie możliwości. Tego nie będziesz potrzebować. Została w nim tylko jedna kula. Nie jest przeznaczona dla ciebie. Sam spójrz. Co tu widzisz? Terror. Dużo niepotrzebnej śmierci. Niepotrzebnej? Przecież przegrałeś. To oni przegrali. Kyoto. Dubaj. Paryż. Ci ludzie mieli dziś szansę, ale ją stracili. Szansę? Szansę na co? Żeby zapomnieć o strachu. Był korzysz. Nie. Strach. Odkąd pamiętam, tego jednego nie mogę mu odmówić. Wiedział, jak wzbudzić strach. Saburo. Powiedział mi kiedyś, że każda wartość to tylko chorągiewka na wietrze. A wiatrem jest strach. A potem, wiesz co zrobił? Dmuchnął mi prosto w twarz. To był ten jeden raz, kiedy się pomylił. A inni... Na nich to działało. Bali się go. Nawet teraz. Sam widziałeś. Tych durniów przeraził trup gadający z pudełka. Żałosne. Mogłem to zmienić. Gdybyś się tylko nie wmieszał. Niczego byś nie zmienił. Jesteś... Taki sam. Zależy ci tylko na władzy. Władzy? Naprawdę? Władzy? 50 lat temu terroryści wysadzili ten budynek w powietrze. Coś o tym słyszałem. I? Co to dało? Niewiele. Nic! Wyciągnąłem z tego lekcję. Skoro podkładanie bomb to za mało, co jeszcze można zrobić? Stać się bombą. Hanako. Nisa.
っていたぞ。世界が崩れ去るときは必ずお前がそこにいる。やめて。人の前よ。No, ja bym się bał, że jej coś zrobi za chwilę. Dziękuję, Vi. To już wszystko. Nie wszystko. Dotrzymam swojej części umowy. Pójdziesz z Hellmanem. A ty? Ja zostanę z bratem. Chodź. Czas zająć się tobą. Los to jednak kawał skórzy syna, prawda? Co? Poświęcasz całe życie na tylko po to, żeby na koniec stać się tym samym. I to dosłownie. W Ubisoftie robią takie rzeczy, tylko dużo szybciej, tak mi się wydaje, a nie w 8 lat. W sensie takie sekwencje jak tutaj. No ale dobrze. Udało mi się. Hanako Arasaka dotrzymała słowa. Patrzę na ciebie i wspominam chwilę, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nadal jesteś tym żałosnym, drobnym złodziejem. Nic się nie zmieniło. Poznałem cię już trochę i wiesz co? Ta poza wiecznie wkurwionego buntownika nie robi już na mnie wrażenia. Czuję się, jakbym oglądał samego siebie na starej fotografii. Rokard, wielu innych. Zdradziłem ich. Tak jak ty zdradziłeś mnie i siebie. Nie masz prawa mnie osądzać. Mylisz się. Biochip wymieszał nie tylko wspomnienia. Granica między tobą a Silverhandem zatarła się już dawno temu. I dlatego możesz patrzeć na mnie. Jestem Vi, który opłakuje Jackiego i Vi, który wścieka się na mama o Brigitte. Jestem też twoim wyrzutem sumienia. A ty? Kim jesteś? No to na co czekasz? Jestem Vi, który postanowił nie umrzeć. To uczucie prowadziło Silverhanda przez całe życie. Jedna myśl. Nie oglądać się za siebie, nie oglądać się na innych. Z podniesioną głową patrzeć w oczy śmierci. Nigdy nie miałeś monopolu na bunt. Nigdy nie mieliśmy monopolu na prawdę. Jesteśmy systemem naczyń połączonych. Jeśli przyszedłeś coś mi powiedzieć, to znaczy, że chcesz to powiedzieć sam sobie. Chyba nie mamy już sobie nic do powiedzenia. Niestety. Posłuchaj. Leżę na stole operacyjnym, a Arasaka usuwa biochip z mojej głowy. Wiedziałeś, że to się tak skończy. Że nadejdzie w końcu dzień.
kiedy będę chciał wrócić do normalnego życia. Już nigdy nie będzie normalnego życia. Wytną część nas i zostanie ziejąca pustka. Mieliśmy przecież umowę. Ja zostaję, ty odchodzisz. Umawialiśmy się na wspólną walkę i braterstwo broni. I zwyciężyliśmy. Lepiej umrzeć z podniesioną głową, niż żyć na kolanach. Sprzedałeś część siebie. Warto było. Oj, nie mów tak. Boisz się, że wpadniesz w ręce Arasaki? Nie martw się. Skasują cię. Nigdy tego nie rozumiałeś. Nie chodzi o Arasakę. Nie chodzi nawet o życie i śmierć. O co w takim razie chodzi? Zawsze chodzi o zasady. Możesz wymienić ciało na chrom. Możesz spędzić całe życie w Braindance'ie. Ale to zasady definiują, kim jesteś. Jeśli się zgubisz, wskażą ci drogę do domu. Jeśli się zatracisz, krok po kroku pozwolą ci odbudować samego siebie. I niby takim credo żył Johnny Silverhand? Tego nauczył go dawny V. Ta rozmowa nie ma sensu. Żegnaj, Johnny. Pamiętasz pytanie Dexa? Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Pamiętam. Przykro mi, że wybrałeś źle. Ponadto wiele funkcji mózgu jest nieaktywnych. Tymczasowo impulsy nerwowe przekierowywane są do neuroprocesora. Kiedy mogę się spodziewać pełnego raportu? Zostanie wysłany przed końcem tygodnia. Jeszcze raz gratuluję sukcesu. Proszę przygotować pokój pacjenta. Nie pamiętam, jak się tu znalazłem. Niektóre wspomnienia są stracone, inne wrócą z czasem. Spokojnie. Neuroprocesor jest przeciążony. Zdenerwowanie tylko pogarsza sprawę. Ja naprawdę żyję. Udało się. To będziemy wiedzieli dopiero po zakończeniu wszystkich badań. Chcę stąd iść. Proszę wyprowadzić pacjenta. No dobrze, ciekawe co teraz. To już koniec. Usunęli nam ten biochip. Co dalej? Nie wiadomo jeszcze, czy nastąpi progresja. Już samo wycięcie nowotworów było trudne. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się operacja na engramie. Chodźmy. Czy statek Tezeusza, rozebrany na części i złożony z nich na nowo, będzie tym samym statkiem? Nikt dotąd nie rozdzielał psychicznych w Kyoto. Jesteśmy pionierami. Słysząc kukułkę, tęsknię za Kyoto. Co? Odpocznij. Później przyjdzie do ciebie doktor. No jest to epilog. Niewątpliwie pisało zresztą, że to epilog, więc... Powinno się to już kończyć. Chodź do mnie. O nie, znów Johnny. Czekam na ciebie. Wow.
Wiadomość w ostatniej chwili tylko w WNS News. Saburo Arasaka wrócił do żywych i ogłasza zmartwychwstanie w ciele swojego syna. Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został uprzednio skopiowany. Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica Yorinobu Arasaki. Piorunującą informację przekazano dziś na konferencji prasowej. Co się dzieje w ogóle? Oni są chorzy, naprawdę.私は、彼は愛する父のために、それを返してくれたのです。私の姿を取り戻します。 Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień. Dziś technologia spełniła puste obietnice składane przez religię. Saburo Osama, Makoto ni Omedak. Proszę przygotować się do pomiarów. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Badanie płatu ciemieniowego. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. To widowisko, powiada? Warto było zobaczyć, jak to dusza swoje życie wybierała. Można było widzieć i taką, co budziła litość i widzieć... Wystarczy. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Proszę podłączyć się do urządzenia. Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjent gotowy do testów. Na czym polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Podróż. Odyseja. Dom. Megablok. Wróg. Nie wiem. Zasady. Ja. Zdrada. Nie wiem. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. O co chodzi w tym teście? O zbadanie empatii. Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki.
Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Coś ze mną jest nie tak? Ziemię stopniowo przykrywa cień. Co jest grane w ogóle? Po co Redzi dali na sam koniec jakieś testy, które tak długo trwają? Pomiary zakończone. I co pokazał test? To się dopiero okaże. No, jestem ciekawy. Test funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnię. Czemu to służyło i czemu to służy w ogóle? Co tu się dzieje? Badanie funkcji motorycznych. Proszę podłączyć się do urządzenia. A to badanie? Należy iść, stopniowo zwiększając tempo marszu. Co to niby ma udowodnić? Przecież mogę chodzić. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Kurw! Och, tylko nie mówcie, że jeszcze się okaże, że musieli mi przeszczepić ciało jakieś. Nie możesz tu zostać. Znów ty? N54 News. Dobry wieczór, Night City. Świat nie może się otrząsnąć z szoku po tym, jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić, w ciele swojego syna Yorinobu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące w straży praw człowieka, religijni przywódcy i szefowie 100 największych korporacji. Jest przejawem pychy, owocem technokratycznej arogancji i dowodem zupełnego upadku moralności. Nasze stanowisko jest jasne. Przejęcie sterów korporacji przez Saburo Arasakę dokonało się z pogwałceniem prawa. Stosowne wydaje się przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu, aby... To jest otwarcie puszki Pandory. Proszę usiąść na łóżku. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Lojalność. Ja... Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez... Człowiecz... Dos. Należy we... Nie. Come on! Szybko... Wi. Chcę rozmawiać z Hanako Arasaką. Test funkcji poznawczych. Co oni zrobili temu? Należy mówi. Ułożyć kostkę. Mieli wyciągnąć bioczyp i coś... Kurwa! Dosyć tego! Zrobili coś innego chyba. Dawaj, rozwalamy wszystko. Come on. Pierdolcie się! Coś tutaj można rozwalić jeszcze? Już nie, to idziemy tam porozwalać. Bo czemu by nie? Koniec z tym! Yeah.
A wreszcie. Anders. Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Życie czasami Ktoś powinien zająć się tym bałag... Czego chcę? Poprosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. Przynoszę złe wi... Posłuchaj. Operacja się udała. Biochip został usunięty. Jednak spustoszenia dokonane w organizmie są ogromne. Sięgają aż do struktury DNA i przypominają objawy choroby popromiennej. Niestety są również letalne. Czyli jednak... umrę. Nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwości. Są jakieś inne możliwości? Miałem już jedną operację. Arasaka potrafi oszukać śmierć. Z twojej strony potrzebna jest tylko odrobina zaufania. Już raz wam zaufałem. Nigdzie mnie to nie doprowadziło. Możesz dołączyć do programu Secure Your Soul. Twoje ciało do niczego się już nie nadaje, musisz je porzucić. Stworzymy engram twojego umysłu i przechowamy go w Mikoshi. Dlaczego nie mogę dostać nowego ciała? Nie wiemy, jak rozwiązać problem kompatybilności. A przypadek Saburo Arasaki? Ty nie masz syna i nie dysponujesz prywatną kliniką skupioną tylko na twoim przypadku. Czyli mam trafić do więzienia dusz Arasaki. Zdany na łaskę korporacji. Nawet nie muszę pytać, gdzie tkwi haczyk. Uczciwość układu gwarantuje umowa. Musisz ją tylko podpisać, jeśli chcesz żyć. Engram nie ma statusu osoby, zatem dokument jest zrzeczeniem się prawa własności. Tymczasowo rzecz jasna. Nie chcę stać się własnością Arasaki. Klienci programu to sami znani i wpływowi ludzie. Żaden z nich jeszcze się nie skarżył. A jeśli się nie zgodzę? Twoje rzeczy są już spakowane. Prom zabierze cię na ziemię. Umrzesz tam przed nadejściem zimy. Wiem, to nie jest łatwa decyzja. Zastanów się dobrze. Przysługuje mu prawo do dysponowania engramem wykonanym na podstawie obrazu jego mózgu, zwanego dalej engramem. Umowa nie zawiera żadnych kruczków prawnych. Nie ma się czego bać. Podpiszemy, co? Będziemy engramem. Chcę żyć. Jak każdy. Nie ma sensu zwlekać. W zasadzie od razu możemy przystąpić do wykonania transferu. Do zobaczenia w przyszłości. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Nasz personel odprowadzi cię na miejsce. Jak masz na imię? Hajime. Hajime? Co byś powiedział człowiekowi, który wszedł prosto do więzienia wroga, żeby ratować swoje życie? Powiedziałbym mu: zapamiętaj dobrze drogę do domu. Cóż, tak kończy się nasza historia. Historia V. Którą sam poprowadziłem. Oczywiście każdy z was będzie miał ją troszeczkę zmienioną, zależnie od wyborów.
Jak tam? Ziemia z kosmosu taka ładna, jak mówią, czy to kolejne kłamstwo? Słuchaj, pamiętaj, że twoje wszczepy zostały zrobione z myślą o ziemskim przyciąganiu, więc na orbicie mogą się dziwnie zachowywać. Chcę przez to powiedzieć, żebyś nie ignorował okienek z komunikatami o awariach, okej? No dobrze, słuchajcie, kochani. A jak wrócisz, znaczy, jeśli wrócisz, zrobię ci porządny przegląd ze zniżką dla stałych klientów. Trzymaj się. Powiem tak, fabuła bardzo fajna. Dużo krótsza od Wiedźmina 3. Dużo krótsza. Zastanawiam się, co u ciebie słychać. Dawno się nie słyszeliśmy. Jesteś jeszcze w ogóle w Night City? Ja ciągle myślę o tym, żeby wyjechać i ciągle tu siedzę. To miasto jest jak jakiś jebany magnes, co? Jeśli raz do niego przyjedziesz, już go nie opuścisz. Jak Evelyn. Cóż, dziękuję wam, że jesteście ze mną, że byliście ze mną podczas tej naszej podróży cyberpunku. Cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia w przyszłości. Na pewno pojawią się jeszcze jakieś strumyki z tej gierki, zadania poboczne musimy dokończyć i tak dalej. Także trzymajcie się w przyszłości. Mówił do was Dragon. Hej, hej. Albo znasz kogoś, kto by miał, dawaj znać, okej? Będę wdzięczna. No, to tyle. Trzymaj się i do następnego. Hej, Vi. Z tej strony Sol. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja. Nie wiem, na czym stanęło. Ale jeśli masz kłopoty, musisz zniknąć na jakiś czas. Zadzwoń. Uratowałeś jednego z nas. Pamiętamy o tym. I jesteśmy gotowi spłacić ten dług. Do usłyszenia. Ej, Vi! To ja, Mitch, pamiętasz? Uratowałeś mnie przed korpami z Kang Tao. No, a nawet jak nie pamiętasz, to ja pamiętam. I ten, gdybyś potrzebował kiedyś pomocy, wal jak w dym, dobra? Wystarczy jeden telefon, a siadam za kółkiem i zaraz jestem w Night City. Nieważne, czy trzeba kogoś zastrzelić, coś przewieźć, czy wnieść kanapę na No, to do następnego. Jestem pod wrażeniem, Vi. Kiedy powiedziałeś, że zamierzasz odbić Hellmana, byłam pewna, że skończysz w czarnym worku. Ale udało ci się. Rzadko się mylę co do ludzi i ich możliwości. Jestem ciekawa, na co cię jeszcze stać. Gdybyś szukał kolejnej roboty, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Hej, Vi. Połączenia orbitowe są drogie jak cholera, więc przejdę od razu do rzeczy. Byłam ciekawa, co u ciebie, więc postawiłam szybko tarota i... Ojej... Błazen, księżyc, kapłanka... To nie są dobre karty. Patrz swoim nowym kumplom na ręce, Vi. Dobrze ci radzę.